Złota kamera na festiwalu w Cannes i nagroda specjalna w Wenecji. To tylko dwie z wielu, którymi obsypano filmowy debiut Steve'a McQueena. Głód to wstrząsająca opowieść o tym, jak daleko może posunąć się człowiek dla obrony idei. To kino dla widzów o mocnych nerwach. Nie istnieje coś takiego jak morderstwo polityczne, zamach polityczny czy przemoc polityczna. Morderstwa, zamach i przemoc mają charakter wyłącznie kryminalny. To bezdyskusyjne. Nigdy nie przyznamy więźniom statusu politycznego. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii w 1981 roku. Wojownik IRA, Bobby Sands, został właśnie oskarżony o terroryzm i osadzony w więzieniu o wyjątkowo surowym rygorze. Dobrze wyglądasz. Ty też, synu. Szawe skurwysyny. Postanawia razem z innymi więźniami zaprotestować przeciwko panującym tam nieludzkim warunkom. Gdy wszelkie środki nacisku zawodzą, decyduje się na ostatni desperacki krok. Grający Bobiego Michael Fassbender poświęcił dla roli własne ciało. Po obejrzeniu tego filmu głód z pewnością we mnie grozi. Michael Fassbender najwidoczniej zmęczył się poważnym repertuarem. Już niebawem zobaczymy go w roli Magneta w nowej części przygód komiksowych X-Menów. A jego wychudzoną wersję możecie obejrzeć u nas w poniedziałek o 20:45.